Już będziemy tutaj witać zwycięzców, ale nie bardzo prosimy Państwa o klaski, bo to wysiłek 1 km 50 metrów. Zobaczymy, jaki będzie bardzo dobry występ pierwszy. I kolejny najbogatszy. Tam chyba Aneczka Gorka za aktywność polecała złota medalistka i rzutka do łóżki. Zawodów Niemcy pozostały chyba 300 metrów do stadia Pyna. I proszę Państwa, kończył w dobrej formie także bieg na 1 km 50 metrów. To chyba pierwszy raz relacjonuje już te takie 7 km 50 metrów. Ale pokaż tylko, jak to się rozłożyło. Mamy pomarańczowe koszulki. To są koszulki, które zaczynają już od starszych klas. Bo tam zaraz widzę, już zielona fala się zaczyna. Bo tam będą dzieci z młodszych klas. Generalnie będą się starali, żeby te koszulki pomarańczowe były dla uczniów klas 5, 6, 4 i zielona dla młodych. Wysoko będzie chyba w swojej klasyfikacji chłopiec. Tam jest, no nie wiem, przynajmniej 50 na dostarcie. Na te zielone koszulki znowu tutaj blisko. Ja spoglądam na perspektywę naszej ulicy Kościelnej. To daleko widać. Ta fala żółto-zielona jeszcze nam połysze się tutaj na tej ulicy. Panie Wójt, zapytuję bardzo, proszę Państwa, kandydaty, bo Pani Wójt Anna Benkowska przez wiele lat była jednym z głównych organizatorów tego półmaratonu. I przeżywa, widzę Pani. A przecież o 10.45 będziemy wręczać jej puchar. Która ma największe umasowienie wśród dzieci i młodzieży. Przeżywają rodzice, przeżywają opiekunowie, przeżywają dziadkowie. Te wielopokoleniowe biegi są najpiękniejsze. Ta sztafeta pokoleń, przekazywanie tej miłości do sportu, wpajanie nawyków sportowych, które się ogląda w wspólnych biegach opiekunów dzieci, to jest najpiękniejsza rzecz, którą można zobaczyć właśnie na takich masowych imprezach jak dzisiejsza. Ogromna ilość startujących dzieci. Kilkaset osób dzisiaj wystartowało. Kiedy zaczynały się biegi masowe, był problem. Prowadzono klasyfikację uczniową, jak zrobić, żeby szkoły małe mogły rywalizować z dużymi. W związku z tym nie ilość uczniów z danej szkoły dzisiaj decyduje o tym, czy szkoła wygra, tylko ilość osób, które kończą bieg z danej szkoły, podzielone przez ilość wszystkich uczniów zapisanych w danej szkole. Nawet tak zobaczyć, ilu procentowo